1, start! Witajcie zwycięzcy na etapówce Mouflon Track, która kręci się przez 3 dni w okolicach Czarnej Góry. W sumie na starcie pojawiło się chyba około 300 zawodników na dystansie dłuższym, który nazywa się Classic i przeciętnie ma 40-45 km dziennie do przejechania i około 900 do 1000 przewyższeń. A na dystansie Adventure, który jest krótszy, średnio kilka do 10 km od Classica i 100-200 metrów przewyższeń mniej ma, pojawiło się, o ile dobrze pamiętam, 100-150 osób. Większość tras prowadzi przez single, które są zbudowane właśnie w okolicach Czarnej Góry, plus trochę szerszych odcinków. Zachęcam Was do obejrzenia tego ambitnego wideo i dodam tylko, że możliwe, że czasem gdzieś mi się pomyliły jakieś klatki, więc kolejność jest na 90% poprawna. Ale
naprawdę. Widoczek, a zaraz będzie w dół. Ale ciasno tam. O kurde. To jest mniej więcej wykres odcinka drugiego, który wam trochę powiem. Od startu po odjazd. A w sumie, mimo że na wykresie wygląda pionowo, to był dosyć łagodny i szeroki. Jechałem sobie ostatni z sektora, albo prawie ostatni. Potem lekkie wypłaszczenie po płytach betonowych i nagle stromy zjazd. Gdzieś mniej więcej do tego miejsca tutaj było kamieniście i szeroko, więc było ok. Może nawet do tego miejsca, nie wiem. Potem zaczął się singiel, wąski singiel. Nie dało się w ogóle wyprzedzać, więc każdy, kto mocny, nadrabiał tutaj i potem już nie było znaczenia, czy jest dobry technicznie, czy słaby, bo i tak ktoś tam stromy blokował i nie szło wyprzedzić. No więc jak ktoś umiał jeździć, to i tak nic nie poradził. Później lekki podjazd i znowu tu same single. Też się nie dało nic zrobić. Praktycznie gdzie nigdzie na tych podjazdach singlami można jeszcze było wyprzedzić. Ale potem w delikatnych zjazdach praktycznie nie było opcji wyprzedzania. Chociaż tak było trochę lepiej tu,
niż tu. Tutaj jechał jeden wielki wagon, taki pociąg. Później zjazd, też singlem i też się dało nic zrobić. Nie, sorry, tu nie był single, tu był taki szeroki shooter do asfaltu. No, ale tutaj wszyscy pędzili 50-60 na godzinę, więc niespecjalnie dało się tu wojować. Kawałek asfaltem, bufecik i mimo tego wykresu tutaj, że tak wygląda stromo, to w miarę łagodny podjazd. Szeroki, równy, równym tempem, ładne widoczki. Jak ktoś był mocny, to sobie znowu tu wyprzedzał. A potem tutaj zaczynał się gdzieś tam w jakiejś części trasy Milky Way singielek, na którym znowu nie dało się wyprzedzać na szczęście. Tutaj akurat nie miałem nikogo przed sobą, może jeden rower. Więc tu jakoś swoim tempem jechałem cały czas. Ale tu nie było szans na nadrobienie i tutaj też nie. Generalnie dobra trasa dla mocnych kości, którzy niekoniecznie potrafią jakoś tam technicznie jeździć. To nie było jakoś istotne. No, i tak wyglądał dzisiejszy dzień, czyli dzień numer 2. Thank you.
Koperek się idealnie sprawdza na takie odcinki. Nie jest musowy, ale ułatwia. Daje więcej zabawy. Etap trzeci, ruszamy w stronę parku, lecimy tu kawałek asfaltem. Co chciałem pokazać tam, lecimy wspólnie oba dystanse. Następnie dystans klasy jedzie tu, dystans adventure, czyli krótszy, jedzie tu. Potem znowu się łączymy i wracamy do miasta. A najlepsze jest to, co jest napisane. Nie wiem gdzie, ale różnica między jednym a drugim jest tylko 6 km. I nie dziwię się, że na Adventure jest tak mało ludzi, bo niewiele więcej jest na klasiku. A tak to wygląda. Nie wolno wchodzić od frontu. Kamuflona dobra jest dla gości, którzy mają dużo mocy i niekoniecznie muszą mieć jakąś super technikę. Te single są łatwe, nie da się tam wyprzedzać, bo się robi korek, natomiast na podjazdach można sporo nadrobić. A jak ktoś nie ma mocy, to też sobie poradzi, bo suma przewyższeń nie była jakaś gigantyczna, zawsze poniżej 1000. Dystanse też nie jakieś ekstremalne, więc dla tego średniaka jak ja w porządku. No i co? Ja ogólnie spoko. Spoko impreza. Polecam. Ale drugi raz nie pojadę. Wybiorę coś z szerszymi trasami. Heja. Thank you.